Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż linę, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj. To słowa Marka Twaina na temat pasji. Jest to temat, który często poruszany jest w moich mediach społecznościowych, a raczej pytanie, jak odkryć tą pasję i wszystko, co jest z tym związane. Dlatego w dzisiejszym podcaście chciałbym właśnie opowiedzieć o tym, jak mi się udało odnaleźć pasję, jakie są takie moje, powiedzmy, tipy, wskazówki, jak to zrobić. I mam nadzieję, że to Was w jakiś sposób zmotywuje, zainspiruje do tego, żeby coś zrobić w tym kierunku. Cofnijmy się do 2008 roku, kiedy miałem 15 lat, byłem w drugiej klasie gimnazjum. Wtedy odkryłem swoją pierwszą pasję, jaką była gra. Tak, dobrze słyszycie, gra. Dokładnie Warcraft 3 The Frozen Throne. I była to pierwsza gra i w ogóle pierwsze w życiu cokolwiek, co mnie tak zmotywowało, zainspirowało, no nie wiem jak to nazwać, ale byłem tak podjarany grając w to, że dla mnie nic innego się nie liczyło. Ja potrafiłem grać po 8, 10, nawet 12 godzin dziennie, zarywając przy tym noce, śpiąc po, nie wiem, 4 godziny na dobę, mimo że właśnie chodziłem do szkoły. To wolałem grać niż się uczyć czy cokolwiek innego i mogłem naprawdę robić to dnie i noce. I przypominam, że w 2008 e-sport nie był tak rozwinięty jak dziś i tutaj przykładowo największa nagroda wtedy dla gracza Warcraft 3 za wygranie Mistrzostw Świata wynosiła zaledwie 40 tysięcy dolarów, gdzie powiedzmy teraz no, ci e-sportowcy, prozawodnicy zarabiają dosłownie miliony. Czy tu można w ogóle mówić o pasji? Czy gra komputerowa może być pasją? Tak. Zdecydowanie, jak zwłaszcza pokazują to dzisiejsze czasy, że wszystko może być pasją i to również właśnie była moja pasja, dlatego że ja właśnie potrafiłem, ogólnie według mnie pasja to jest coś, co powoduje, że zmieniają się nasze potrzeby życiowe, że ta piramida Maslowa podstawowych potrzeb się zmienia i potrafimy zrezygnować z pewnych podstawowych potrzeb dla czegoś innego, właśnie dla, powiedzmy, szczytu tej piramidy, czyli samorealizacji. I ja potrafiłem właśnie zrezygnować ze snu, a raczej powiedzmy tutaj go ograniczyć, potrafiłem zrezygnować z jedzenia, bo też właśnie potrafiłem nie jeść przez pół dnia, dlatego że grałem. Oczywiście no potem jadłem syf, ale to już powiedzmy nieważne jest. Ale chodzi mi o sam fakt, że jak miałem wybór jeść albo grać, to wolałem grać. Chyba, że byłem tak głodny, że była masakra. Ale tak, to zdecydowanie jest jeden z takich punktów tego. No i ja w tą grę grałem, nie wiem, półtora roku, dwa lata, już nawet teraz nie pamiętam, ale pamiętam, że w ciągu roku doszedłem do takiego poziomu, że należałem do jednej z, no takich większych, powiedzmy, z jednego z największych klanów w Polsce i brałem udział w turniejach międzynarodowych wtedy. I też swoją drogą na tej grze zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, dlatego że boostowałem konta i potem je sprzedawałem i zarobiłem na tym 100 zł. No teraz to śmiesznie brzmi, ale no chodzi o sam fakt, że no byłem tak tym podjarany. Kolejną grą, która tak, bo jakby kolejne, że to również była gra, również był Warcraft, ale tym razem był to World of Warcraft. I tutaj doszło to, że tam jeszcze jest społeczność, przez co ja się jeszcze bardziej wkręciłem i w World of Warcraft pobiłem swój rekord bycia na nogach non-stop, bo nie spałem przez 50 godzin, czyli przez dwie doby nie zmrużyłem nawet oka. Dosłownie to było tak, że wstałem jednego dnia o 8 i zasnąłem dwa dni później o 6 rano z mordą na klawiaturze. Dosłownie, bo pamiętam, że mój brat mnie obudził, bo zobaczył, że po prostu leży na klawiaturze i potem miałem odbite klawisze. Ale no, przez dwa dni nie spałem i podejrzewam, że połowę tego czasu przegrałem, że jakieś 25-30 godzin w tym to była gra, no bo ja praktycznie tylko to robiłem. Ja grałem, jadłem, chodziłem do aplikacji, potem znowu grałem. Tak w kółko, powiedzmy, że miałem jakąś tam przerwę, żeby się z kim spotkać na chwilę, wyjść na spacer, cokolwiek, ale no
Oprócz tego to nic innego się nie liczyło, to zwłaszcza, że były to wakacje, więc tym bardziej nie miałem żadnych obowiązków. I tam również, oprócz tego, że miałem, że właśnie tyle czasu w to grałem, bo tych godzin było tysiące, to też należałem do jednej z większych gildii. Ja prowadziłem osobiście bitwy, gdzie musiałem kontrolować, tak powiem, dziewięciu innych graczy, dziewięć innych osób, które były po drugiej stronie komputera, żeby wygrać. Po prostu ogarniałem tą grę. Po prostu wiedziałem, o co tam chodzi i no do dzisiaj wiem. W międzyczasie kolejną taką pasją, którą odkryłem, była gitara. I gitara to również było coś, na co spędzałem bardzo dużo czasu. Może nie aż tyle, co na graniu na komputerze, no bo to też jest trochę inna umiejętność i się nie da wręcz tyle nad tym siedzieć, ale no powiedzmy, że grałem jakieś 15 do 20 godzin w tygodniu na gitarze, więc no średnio 2-3 godziny dziennie. No i w ciągu 1,5 roku, w ciągu 2 lat, no miałem już na tyle sporo umiejętności, że założyłem z osobami, które poznałem tak naprawdę no, przez tą pasję, to założyliśmy razem zespół i tam właśnie mieliśmy próby chyba raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu i one trwały zazwyczaj po 3-4 godziny. I przez ten czas cały czas graliśmy. Mieliśmy nawet 2 koncerty w Żyrardowie. Oczywiście graliśmy tylko covery, no bo to też ja byłem pierdziak wtedy, bo to była przełom trzeciej klasy gimnazjum i pierwsze liceum, więc miałem 16 lat mniej więcej. Aczkolwiek napisałem 2 piosenki, chodzi o tekst, bo na muzyce aż tak się nie znałem, ale no, lubiłem pisać wtedy, bo też pisałem wiersze, ale też właśnie napisałem 2 piosenki. I swoją drogą, jeżeli moje życie by się potoczyło trochę inaczej, w sensie to, co teraz powiem, jest bardzo realne, to nie jest jakby takie, wiecie, oddalone od rzeczywistości i że mi coś pogięło, tylko serio, jakby zespół, który znałem, który też jest z Żyrardowa, i z którymi, powiedzmy, też grałem, to ten zespół 2 lata później, po tym jak, że tak powiem, nasz się rozpadł, to ten zespół grał na Woodstocku. Także bardzo możliwe, że gdybym jakby no inaczej się wszystko potoczyło i no wszystko byłoby trochę inaczej, no to bardzo możliwe, że właśnie też grałbym na Woodstocku. I możliwe, że dzisiaj, no nie wiem, jeździłbym z ekipą jakąś i grał koncerty w jakichś pipidówkach. No, cholera wie, ale no, nie przekonam się, że tak powiem już, no bo to było i minęło. W międzyczasie też jak grałem na tej gitarze, grałem w zespole, pojawił się taniec. I taniec to nie była taka moja, nie nazwałbym tego pasją, bo ja nie byłem, ja po prostu lubiłem to robić, ale no nie robiłem tego w wolnych chwilach, jakby tyle co na zajęciach. Mówię, lubiłem to robić, ale to nie była aż taka zajawka. Ale mimo to jakby kręciło mnie to, fajnie to było i to też była taka przygoda, która trwała no ponad, no chyba prawie 2 lata. I nagle przychodzi rok 2012. Jestem na pierwszym roku studiów i czegoś mi brakuje. Wiecie, no, jeżdżę do Warszawy praktycznie codziennie na zajęcia, na uczelnię. Nie ma tańca, nie ma gitary, bo tam na gitarze wtedy grałem tyle, co no, czasami sobie pobrzdąkałem. Chociaż nie wiem, czy już wtedy nawet nie przestałem. I pojawiła się siłownia. Początkowo był to trening w domu przez około 3-4 miesiące. Potem była to siłownia publiczna. I moja zajawka tak naprawdę siłownią nie zaczęła się od, nie wiem, pierwszego zetknięcia ze sztangą albo hantlami, bo to było wcześniej. Jakby ja już wcześniej no, miałem w ręku hantlę, sztangę, wyciskałem, no bo miałem też taką, powiedzmy, mini siłownię w domu, bo mój brat coś tam sobie czasami podźwigał, ale nie kręciło mnie to. Ja największą zajawkę miałem z tego, że w momencie, gdy przeczytałem swoją pierwszą książkę na ten temat i wprowadziłem w życie te rzeczy z tej książki, swoją drogą to była jedna z w ogóle z pierwszych książek, jakie przeczytałem w życiu, bo ja czytać raczej nie czytałem, nie lubiłem czytać, nie widziałem w tym potrzeby ani sensu. To przez to, że to przeczytałem i przez to, że to właśnie no, wdrożyłem w życie i miało to swoje efekty, to mnie podjarało tak naprawdę. W tym jakby
szukałem pasji i przez to szukałem więcej informacji, bo chciałem znowu ten zastrzyk dopaminy, chciałem zastrzyk tego entuzjazmu, właśnie tego, że co jeszcze mogę zrobić, nie? Co jeszcze mogę odkryć. I tak się właśnie pojawiła cała faza na temat żywienia, bo ja głównie interesowałem się żywieniem przez wiele lat, a nie treningami, no i też suplementacją. I tu również właśnie ja potrafiłem przez parę lat. Może tak, przez parę lat moje życie wyglądało praktycznie tak samo. Czyli jeździłem na uczelnię, po uczelni jak wracałem, to jechałem zazwyczaj na siłownię, bo trenowałem 5 razy w tygodniu, czasami 6 razy w tygodniu. Jak wracałem z siłowni, to albo czytałem na temat odżywiania, treningu, suplementacji, albo prowadziłem swój dziennik na forum kulturystycznym i tam odpowiadałem na pytania, na wpisy. I cały czas jakby tym żyłem. Dla mnie jakby nic nie było ważniejsze niż to. Ja w dzień treningowy od rana do treningu myślałem o treningu, a jak z niego wracałem, to myślałem tylko o treningu następnego dnia. Myślałem tylko o tym, żeby jeszcze więcej wiedzy złapać. I tu również zerywałem noce, słuchając jakichś wykładów, które trwały po 2, po 3, po 4 godziny i potrafiłem ich słuchać do 3 czy 4 nad ranem. Jakby nie miałem z tym żadnego problemu, było to dla mnie też satysfakcja, przyjemność, mimo że wiedziałem, że na przykład za 2 czy 3 godziny wstaję, bo trzeba jechać na uczelnię. I to trwało parę dobrych lat, w sensie, że miałem aż taką zajawkę. Bo teraz to jest mniej zdecydowanie, bo też ciężej mi znaleźć coś, czego nie będę wiedział, a co mnie będzie interesowało jednocześnie. I słuchajcie, ja rekordowo właśnie mówię, no potrafiłem po 3-4 godziny dziennie czytać coś, słuchać podcastów, czy w internecie czytać, czy książki. Tak samo jeżeli chodzi o treningi, mnie ograniczała tylko regeneracja. Bo mówię, no ja trenowałem po 5-6 razy w tygodniu. Były też takie okresy w życiu, że trenowałem codziennie. Jakby no, nie wiedziałem, czy to jest głupie, czy nie, no bo aż tak treningiem się nie interesowałem, też nie było takich danych jak teraz, nie było takich informacji jak teraz, że wiecie, jakaś, nie wiem, no w ogóle o objętości nikt nie słyszał, jak ja zaczynałem. Więc ja po prostu trenowałem dużo i ciężko i to trwało parę dobrych lat. Także jak już mam ten wstęp i wiecie, jak to wyglądało u mnie, co już mam nadzieję, że w kogoś zainspiruje w jakikolwiek sposób albo zmotywuje, to teraz chciałbym właśnie odpowiedzieć na to, jak znaleźć tą pasję. No bo to wiecie, no, jak ja trafiłem w ogóle no, chociażby na siłownię czy coś innego. Także tutaj trzeba pamiętać o tym, że najważniejsze to jest próbować, bo bez wskrzeszenia iskry nie będzie ognia. I to zazwyczaj wygląda tak, że próbujecie czegoś, to zazwyczaj wam nie wychodzi i wtedy są dwie opcje. Albo wam to nie wychodzi, jednocześnie was to, nie wiem, irytuje, drażni, nie podoba wam się to, albo może być tak, że wam nie wychodzi, ale mimo wszystko macie takie, ale no jednak chcę, jednak jakby zależy mi na tym i wtedy, jeżeli właśnie wam na czymś zależy, to jest to dobry punkt. W sensie jest to jakby taki dobry punkt zaczepienia, że to może oznaczać, że może to jest właśnie to, co będzie was pasjonowało, bo wtedy będziecie chcieli więcej próbować, więcej tego robić, przez co zacznie wam to wychodzić coraz lepiej, a wy będziecie jeszcze więcej chcieli i to jest takie koło zamknięte, że po prostu to się samo już napędza i nie trzeba nic przy tym robić i kombinować. Także właśnie, po pierwsze szukać, ale teraz ktoś mógłby zapytać, ale gdzie szukać? I tutaj powiem wam szczerze, że u mnie to wyglądało tak. Jeżeli chodzi o gry, no to tą grę, o której mówiłem, a raczej multiplayer w tej grze, bo chodzi o tryb wieloosobowy, a nie single, bo ja znałem tą grę ogólnie, ale jeżeli chodzi właśnie o tryb wieloosobowy, o walkę z innymi graczami, o konkurowanie, o walkę o rankingi, to wszystko mi pokazał kolega. I on mnie w to wkręcił. I jakby on mi to pokazał i pomógł mi, powiedzmy, początkowo poznać to, bo to nie jest tak, że on mnie czegoś uczył, czy cokolwiek, tylko po prostu zacząłem przez to się tym interesować i grać. Tak samo było z gitarą, że ja gitarą zainteresowałem się przez to,
że obejrzałem film Tenacious D, The Peak of Destiny. I to było tak, że ja wtedy poprosiłem rodziców na gwiazdkę o gitarę, dostałem ją, ale no, ona przez 3 miesiące praktycznie leżała i się kurzyła, aż poznałem, a raczej może nie tyle poznałem, co w sensie nie osobiście, tylko przez Facebooka. Chłopaka, który mieszkał w miarę niedaleko mnie, no w tym samym mieście w każdym razie, i ja się go po prostu spytałem, czy mógłby mnie czegoś nauczyć, takich, wiecie, podstaw. I on dosłownie, było to samo, że on mnie nauczył wstępu do jakiejś tam prostej piosenki, kilku akordów i dalej to poszło. Że jakby to mi wystarczyło, że już coś wiedziałem i mogłem brnąć dalej i już wtedy się sam uczyłem, bo jestem samoukiem. Nie chodziłem na żadne lekcje gry, nie chodziłem do szkoły muzycznej, tylko wszystko ogarniałem sam. I z siłownią było tak samo. Ja pierwszy raz swoją, że tak powiem, pierwszą stopę na siłowni publicznie postawiłem z kolegą, bo on mnie po prostu namówił, że dawaj, chodź na siłownię. Powiedziałem, dobra, chodźmy. I poszliśmy. I tak samo pierwszy raz, nie wiem, hantlę czy sztangę miałem w ręku przez swojego brata, bo jakby no, on mnie. No, tak mnie zachęcił po prostu, żebym spróbował. Także to jest dobra rada, żeby nie bać się próbować nowych rzeczy. Jeżeli ktoś wam coś proponuje, to idźcie w to. Albo jeżeli ktoś robi coś, co wam się podoba, no to spytajcie, czy wam może to pokazać. Bo tu nie chodzi o prowadzenie za rączkę, tu nie chodzi o to, żeby ktoś już zaraz był waszym mentorem i nie wiadomo ile czasu spędzał, tylko chodzi o to wprowadzenie, o ten początek, bo to jest najcięższe. Najcięższe jest zacząć, a w momencie, kiedy ktoś nam coś pokaże, no to już będzie nam po prostu łatwiej i lepiej. A jeżeli nie ma nic takiego za bardzo, no nie znacie kogoś, kogoś takiego, no, po prostu nie wiecie, dalej nie wiecie, dalej szukacie, no to ja powiedziałbym, że drugim takim punktem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, co wam się podoba, tak generalnie. I ja tak miałem z tańcem, że mi mega imponował breakdance, hip-hop, nie wiem, film typu właśnie Step Up i tak dalej. I jak ja się dowiedziałem, że otwiera się w Żyrardowie szkoła tańca, bo jakby miałem wybór wcześniej tylko, żeby jeździć do Warszawy, bo tylko tam było najbliżej. Więc jak dowiedziałem się, że otwiera się szkoła tańca, no to jakby od razu byłem pewny, że tam pójdę. I tam poszedłem już na dniu otwartym, byłem od pierwszych zajęć do ostatnich zajęć tak naprawdę w tej szkole. Byłem od jej otwarcia do zamknięcia. Więc to było tylko coś, co po prostu mi się podobało. Że patrzyłem, jak ktoś, jak inni to robią i miałem z tego frajdę. Podobnie było powiedzmy z deskorolką, że też lubiłem oglądać, jak ludzie jeżdżą na deskorolce. No i też rzeczywiście miałem deskorolkę, coś tam próbowałem, no ale nie pykło. I tu również podejrzewam, że jakbym miał kogoś, kto by mi pokazał coś, to też byłoby inaczej. Ale no niemniej jednak, właśnie przez to, że to się pojawiło, spróbowałem, już jakby wiem, jak to smakuje i powiem wam tak, że przychodzi taki czas, że ta pasja może prysnąć. Że to nie jest tak, że będziecie się jarać czymś w nieskończoność i będziecie się w tym kształtować tylko w nieskończoność i jakby to już zostaje na zawsze. Z pasją jest tak, że ona się może zmieniać i trzeba dać sobie prawo do tej zmiany, dać sobie jakby taką możliwość, nie brać w ogóle pod uwagę tego, że coś może trwać wiecznie. Bo to trochę jest jak z miłością, że wiecie, no, nie kochamy raz w życiu, tylko to się zmienia. Że w momencie, powiedzmy, nie wiem, mamy 15-16 lat, zakochamy się pierwszy raz, wiadomo, że to jeszcze no, nie znamy za bardzo tego uczucia, to jest coś nowego, poznajemy to, no, i potem nagle się okazuje, że to nie jest to. I potem nagle się pojawia kolejna. I potem może kolejna, i może niektórzy potrafią tak kilkanaście razy albo kilkadziesiąt. Ale no, to jest to samo, że to nie jest nigdy na zawsze, bo to nie ma być na zawsze, to nie o to tutaj chodzi. I przykładowo u mnie z gitarą było tak, że właśnie ja grałem przez dobre 3 lata, tak regularnie, mówię non-stop, w tym właśnie zespole. Potem nagle przestałem, grałem bardzo rzadko, aż w ogóle przestałem grać i nie grałem przez 8 albo 9 lat. Już nawet nie jestem w stanie tego policzyć, ale no bardzo długo nie grałem, aż w końcu no, nabrałem takiej ochoty jakieś no, prawie 2 lata temu. I po prostu no, miałem o tyle lepsze położenie niż wtedy, że no, wtedy byłem bardziej zależny od rodziców. Nie mogłem sobie pozwolić.
żeby po prostu, nie wiem, pójść do sklepu i kupić gitarę. A teraz miałem tak, że uznałem, dobra, to zamawiam gitarę, jak mi się znudzi, czy nie wiem, jednak nie będę chciał do tego wracać, to po prostu ją sprzedam, albo nie wiem, albo oddam komuś, no cokolwiek. No, nie zależało mi na tym, te pieniądze nie są duże po prostu, więc kupiłem i się wkręciłem znowu. Oczywiście gram bardzo rekreacyjnie, to powiedziałbym, że to jest raczej 2-3 godziny w tygodniu, a nie 15 czy 20, jak wtedy. Podobnie jest z grami komputerowymi, że ja w World of Warcraft, po tym jak właśnie grałem bardzo długo i nie grałem, to wróciłem do tego jakiś rok temu i też pograłem przez 3-4 miesiące sobie i odpuściłem, jakby chciałem po prostu trochę tej zajawki mieć i się po prostu dobrze bawić, bo zawsze się przy tym dobrze bawiłem. I podobnie było z Warcraft 3, tylko że tu jest taka już inna historia, bo chodzi o to, że Blizzard, czyli firma, która stworzyła te gry, to mieli zrobić taką nową wersję jakby tej trójki, że jakby no to lepsza grafika, wiecie, po prostu jakby ta stara gra na takie trochę nowsze czasy. Z tym, że to był tak totalny niewypał, że z tego co wiem, to ta odnowiona wersja stała się najgorszą grą roku i w nią się nie dało grać. W sensie nie to, że była tak słaba, że się nie dało grać, tylko dosłownie nie działała. I tam wiele rzeczy, na których mi zależało w tej grze, po prostu już nie było. I strasznie byłem wtedy, pamiętam, wkurzony, bo już jakby kupiłem to, jak się dowiedziałem, tylko w przedpremierze i w przedsprzedaży to kupiłem i nie mogłem tego zrobić, no, bo nie mogłem sobie pograć, a bardzo bym chciał nawet teraz. Także widzicie, mimo że to już nie są zajawki moje, to dalej jakby to gdzieś tam jest w sercu. No i tutaj też można właśnie porównać to nie wiem, właśnie z pierwszymi związkami, cokolwiek, że jednak to nie są takie rzeczy, które nam są totalnie obojętne, tylko są to albo, nie wiem, miłe wspomnienia, albo lekcje w życiu, albo cokolwiek. Ale to nie jest tak, że o tym nagle zapomnimy i to wyparuje, tylko będziemy jednak o tym pamiętać. I teraz przykładowo siłownia właśnie i temat fitness też już nie jest taką moją zajawką. To nie jest tak, że właśnie potrafiłbym zarwać noc, albo że to jest ważniejsze dla mnie niż cokolwiek innego, bo są rzeczy dla mnie ważniejsze i to jest dodatek do życia teraz, a nie całe życie, tak jak było przez parę lat. Teraz przede wszystkim powiedziałbym, że moją zajawką jest kształcenie się, szeroko rozumiane kształcenie się, czytanie książek, szkolenie, podcasty, cokolwiek. W sensie chodzi o to, że każdego dnia lubię się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć nowego. I to jest coś, co mnie najbardziej teraz jara i sprawia frajdę, że ja po przeczytaniu książki mam taką, o, ale zajebiście, nie? I chcę kolejną przeczytać, albo kolejnego audiobooka przesłuchać, kolejny podcast, nie wiem, kolejny jakiś film merytoryczny na YouTubie, cokolwiek, że cały czas jest mi mało, cały czas chcę więcej. I przez to, że zacząłem się interesować, no i działać przede wszystkim w social mediach, to też każdy z tych punktów mnie zainteresował. I dlatego, nie wiem, zainteresowało mnie, jak robić miniaturki, jak robić to, jak robić tamto. I wiecie, ja robię wszystko sam. Ja montuję filmy, nagrywam filmy, robię miniaturki, robię zdjęcia, wrzucam posty, piszę opisy, piszę artykuły, dbam o SEO, dbam o tagi, cokolwiek. W sensie jakby to wszystko praktycznie robię sam. Czasami zlecę montaż albo miniaturkę komuś, bo po prostu mi się nie chce tracić czasu, ale mimo wszystko dalej ja na przykład mam jakiś pomysł na tą miniaturkę, ja wysyłam, co chcę dostać. Także przez to, że właśnie w tym siedzę, to też się tym zainteresowałem. To jest bardzo szeroki temat i tu jest dużo do dowiedzenia się. I ja się dowiaduję od, no tak naprawdę odkąd to robię, to powiedzmy, że od 3 lat cały czas się uczę tego, żeby to robić coraz lepiej, żeby być coraz lepszy w tym. I to jest coś, co mnie teraz jara. Ale co będzie za 5 lat, za 10, 15, 20, cokolwiek, nie wiem. Ale zawsze będę szukał i zawsze będę miał otwarte oczy i uszy. Żeby i no tak, oczy i uszy, żeby słyszeć i widzieć, co się dzieje i dostrzegać pewne rzeczy, że jak zobaczę, że coś mnie właśnie tak jara, coś mi kręci, że potrafię zarwać noc, żeby coś zrobić, no to już jest dla mnie jakby punkt zwrotny, że
warto w to brnąć dalej i warto trochę przycisnąć. Dlatego pamiętajcie, szukajcie, dajcie z siebie ile możecie, popełniajcie błędy, poprawiajcie się, dalej szukajcie, dalej sprawdzajcie to, do czego jesteście w stanie dojść, do jakie macie pokłady w sobie energii, motywacji i dyscypliny, i szukajcie, aż znajdziecie to, czego każdy z nas szuka, czyli aż znajdziecie szczęście. Także mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Jeżeli tak, to udostępnijcie go na Instastory i będę bardzo wdzięczny za recenzję na Spotify, czy na iTunes, czy gdziekolwiek mnie słyszycie, a także na YouTube, bo to będzie też w wersji wideo, to komentujcie. Także żegnam się dziś z Wami. To było tyle. Pozdrawiam.